Dzień dobry. Przedstawiamy Państwu działanie tamponiarki ręcznej Miniha. Zaczniemy od prezentacji punktów przytrzymywania elementów, na których wykonuje się nadruki. Są to dwa elementy, jeden i drugi, którym mocujemy płytkę drewnianą lub z tworzywa, do której przymocowujemy nadrukowany przedmiot, zapalniczkę, długopis, robimy tak zwany przymiar. Następnie regulujemy kąty, przesuw prawo-lewo, przesuw przód-tył oraz przesuw przedmiotu góra-dół. Stoliczek można regulować w pełnej zakresie od przesuwania go góra-dół poprzez prawo-lewo, przód-tył i kąty. Po ustawieniu stoliczka w pozycji, którą uznajemy za stosowną do druku, następuje zablokowanie jedną, drugą oraz trzecią śrubą. Też unieruchamiamy stoliczek, stoliczek się nie przesuwa. Następnie zamontowujemy tampon. Następuje to przez odkręcenie śruby, wyjęcie elementu, do którego mocowany jest tampon. Następnie tymi dwiema śrubami możemy dodatkowo ustawiać pozycję tamponu, prawo, lewo i przód, tył oraz wysokość pobierania czy głębokość pobierania przez tampon farby i oddawania na przedmiot tą śrubą, która ogranicza nam opadanie tamponu do odpowiedniej dla danego przedmiotu, w zależności od tego, jaki on jest wysoki. Korzystając z imbusów dostarczonych razem z tamponiarką, zwalniamy element, do którego mocujemy tampon wkrętami do drewna. Następnie mocujemy to z powrotem. Odblokowujemy śruby, ustawiamy pozycję tamponu, zablokowujemy je. Następną czynnością, którą wykonujemy, jest zakładanie noża. Nóż montujemy, zdejmując, poluźniając te trzy śruby. Sprawdzamy, żeby nóż został zamontowany prawidłowo w poziomie. Po czym montujemy płytkę. Płytkę, w której zamontowane są magnesy. Montujemy ją bądź od strony magnesami do góry lub odwrotnie. Większość drukarzy, właściwie prawie wszystkie, stosują dodatkowo klej kropelkę w celu zamontowania płytki. Wystarczy użyć dwóch, trzech kropelek, po czym delikatnie nożem podważyć. Następuje zdjęcie płytki. Jest to bardzo wygodne w użyciu. Po zamontowaniu noża zbierającego farbę przesuwamy element do przodu. Dostając się z boku
odblokowujemy delikatnie te dwie śruby. Pozwalają one na ustawienie odpowiedniego kąta noża. Jedną ręką, to jest trochę nieporadnie, ale możemy sobie odpowiednio ustawić kąt. Płytka nam będzie oczywiście teraz przytrzymywała, magnes będzie nam przytrzymywał wałeczek, natomiast korzystając z obu rąk można ustawić sobie konkretnie oczywiście na płytce już zamontowanej, odpowiednio montujemy sobie nóż tak, żeby zbierał on delikatnie farbę z płytki, przy czym nóż jest wachliwy, w związku z tym zawsze ładnie się dopasowuje do płytki. Po dobraniu odpowiedniego kąta następnie blokujemy znowu dwie śruby. W następnej części prezentacji zobaczycie Państwo maszynę już typowo w pracy z nalaną farbą. Następuje ruch do tyłu, zgarnięcie farby nożem, pobranie tamponem farby ze wzoru, który jest wytrawiony, podniesienie do góry. W momencie, kiedy przysuwamy rączką tampon do przodu, automatycznie jest nagarniana farba wałeczkiem, następuje oddanie na przedmiot, zgarnięcie, przy czym zostaje farba nagarnięta w otwory wytrawione w płytce, pobranie tamponu i ruch cykliczny. Oczywiście wszystko odbywa się płynnie z uwagi na to, że jest rozlana farba. Natomiast Państwo tutaj widzą tylko i wyłącznie na maszynie, która chodzi, tak się wyrażę, na sucho. Tą pokrętłem możemy sobie dokładnie ustawić odpowiednią, w zależności od wysokości tamponu i wysokości przedmiotu, na którym drukujemy, odpowiednią głębokość. W momencie, kiedy mamy ustawioną maszynę, z której częściowo lub niekiedy prawie całkowicie zbierana jest farba, dokładne zebranie farby następuje poprzez odkręcenie lub dokręcenie tego motylka i farba jest dokładnie ścierana z płytki, zostaje tylko i wyłącznie w otworach, które są wypełnione farbą. Po skończonej pracy należy odblokować, oczywiście też podnieść nóż do góry, następnie odblokować tą śrubą tackę, wyjąć cały kałamarz otwarty, następnie zdemontować płytkę z magnesami, wymyć wszystko najlepiej w kuwecie z rozpuszczalnikiem, wymyć maszynę i właściwie to wszystko. Pozostałe zdjęcia będziecie mogli Państwo oglądać dzięki uprzejmości właściciela firmy Mahada, który pozwolił nam i przedstawił na druku, na długopisach, jak wygląda cały proces druku, łącznie z wymieszaniem, przygotowaniem farby. Firma Mahada znajduje się w Poznaniu, zajmuje się nadrukami na gadżetach reklamowych, drukami na koszulkach. Dziękujemy za umożliwienie nam nagrania, jak wygląda praca ręcznej tamponiarki Minicha. Dziękuję. Nie,
zasadnicza rzecz, to nóż wymienimy. Nóż. Już płyną nowe, będą. Dostaniecie nóż od razu, taki cieniutki. Tak. No, to znaczy mamy te cienkie. To czy on już przycały? Przycały zapłacił. I będę pewnie w ogóle wałek reklamował. Generalnie. Wezmę z drugiej strony, zobaczę jak to. Czy pan teraz reguluje ustawienie wysokości noża? Na początek. Wstępne. Państwo robicie tylko takie malutkie matryce, to też zdaje egzamin. Czyli nie musi być matryca na pełną. Nie. Idealnie zdaje egzamin. Oszczędność farby i wszystkiego. No faktycznie. Nie przyklejana, nie? Nie przyklejana na jaki klej? Na kropelkę. Na kropelkę. Czyli teraz wymerdać farbę. Muszę, że się przebrałem. I regulacja następuje tymi śrubami, tymi dwiema śrubami, regulacja noża. Prawie jak prostorio. Powiedziałem przed kuwetę, znaczy nie kuwetę, tylko kałamarz myjecie w kuwecie jakiejś, czy tylko szmatkami? Nie, w kuwecie. W kuwecie jest najwygodniej, nie? Szpędzelaki. W kuwecie i taki, żeśmy płyn kupili do mycia. Aha. Dość ekonomicznie wychodzi. Tak? Mhm. A to jest specjalny płyn do mycia tego typu rzeczy, czy? Zaraz panu pokażę, bo to nie chcę. Jeżeli chodzi o te wszystkie tam przymiary do mocowania, do długopisów, to wszystko najlepiej z tworzywa, nie? Bo widziałem, jest drewno i tworzywa, chyba tworzywo jest najwdzięczniejsze. Powiem szczerze, że to jest najwdzięczniejsze, natomiast... Najłatwiej się przykleja i koniec, nie? I tak, też na kropelkę? Też na kropelkę, to jest PCV-ka spieniona, to można ciąć nożyczkami, tak? No, dokładnie, to najłatwiej. Jest. I znaczy wysokość można sobie zwiększać, zmniejszać, bo różną się różną wysokość, tego różną grubość. Jest idealna sprawa. Proszę powiedzieć jeszcze kilka, jak kąty nachylenia noża, one się później układają same, bo on jest wachliwy, no? Tak, on jest na sprężynce. Z tym, że czasami trzeba go wyregulować, jeżeli tam troszeczkę zaczyna skrobać, na przykład jest nierówna ta płytka, albo te magnesy czasami, to tam jest tak nie do końca jak ma być. I wtedy trzeba troszeczkę go podregulować. Proszę powiedzieć, bez opóźniacza w ogóle jedziecie, czy? Nie, z opóźniaczem. Z opóźniaczem. Potem powiem szczerze, że na sam koniec, bo to farba, zauważyłem, musi mieć przynajmniej konsystencję ciasta naleśnikowego. Czy nie może być za rzadka? Za gęsta. Za gęsta. Proszę powiedzieć, bez przymocowania do blatu drukujecie normalnie? Tak. Jest na tyle ciężkie, że... Że się nie przesuwa. Zresztą powiem szczerze, że to ma tak bezład sam sobie już.
mnie w tym momencie trzeba, że tak powiem, nóż doregulować. Proszę powiedzieć, nóż regulujecie tym... Tą śrubką tutaj jest. Tą ochotą u góry, tak? Bo kąt noża regulujecie tylko tymi dwoma, prawda? Tymi dwoma tutaj? Kąt noża, to znaczy nacisk, tak, pierwszy. Tak, tak, pierwszy nacisk. To tymi dwoma. Tylko tymi dwoma. A samo później... Czyli tymi dwoma, pierwsze ustawienie noża i nacisk. Natomiast później konkretną regulację już tylko tym. Muszę bo właśnie... Czyli ilość zbieranej farby reguluje się akurat tym. Proszę powiedzieć, czy na przykład zawsze macie tą samą szerokość noża, czy różną w zależności od płytki? Nie, cały czas. To samo. Mhm. Czyli to nie ma znaczenia, że nóż jest troszeczkę szerszy aniżeli płytka? Nie. Nawet bym powiedział, że wygodniej, bo zbiera... Aha, od boku. Od boku to wszystko. Na razie coś przykładu, nie tak. A to są płytki polimerowe czy wodne? Wodne. 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 Czyli je się właściwie wywołuje tylko wodą? Wodą. Nic więcej. Nic więcej. Jak na złość. To kranie, to jest tylko maszyna. Bez rękawic to się nie odbywa, nie ma szans. Nie ma szans, to jest. No, nawet człowiek jest brudny. Tak. Ale to jest dobre. Ten kitelek. Kurde, ile razy ja mam spodnie wszystko zatwione, otwarte. Tylko minutę, na pewno będę uważał. Nie będę uważał i tak za chwilę spodnie są już do... No więc dlatego ja takie się zaopatrzyłem, że tak powiem. To są takie narzutki właściwie, tak, nie? Tak. Można wiedzieć, gdzie ewentualnie można coś takiego? Bo nigdy jak mieszam farby, to kurczę. Generalnie to w szpitalu. Oho, czy to są typowo szpitalne? Typowo szpitalne, ale tu w zaopatrzeniu medycznym, bez problemu. Były swojego czasu na tych wszystkich sklepach medycznych. Jeszcze. Przyniosę tą kuwetę i przepuszczę, to będzie... To normalnie może spokojnie mieć w rozpuszczalniku, te płytki nic się nie dzieje.
Czyli przed przyklejeniem to zamoteka, jaka jest. Czy wzór będzie pasował pod tampon, żeby nie trzeba było za dużo później przestawiać, nie? No, płytka już założona, to jest skąd? Czyli wtedy, jak powiedzmy jest to pierwsze regulowanie, to ten, to ostrze musi być tak, nie zupełnie dotykać, tylko dotykać delikatnie, tak? Tego. Dokładnie. Tylko delikatnie dotykać, to ostrze musi tego polimeru, a resztę tą śrubą wszystko z tyłu. Starą baterię, będę musiał sobie kurczę przerywać tylko na egzamin. Muszę zmienić tą stronę. To długopisy byłby najlepsze takie dziurki nienormalne, nie? Do powiercone w jakiejś płytce. I kierował w stronę. Muszę się pomyśleć. No długopisów to żeśmy mało robiliśmy długopisów do tej pory. A gdy dwa, na przykład dwa razy odbić? Nie wpasuje się? Nie wpasuje się. To znaczy, że przesunie się trochę? No, już na to następne, to on pokaże, że... Nie, przy długopisach to jest ciężko. To akurat jest sprawa tego tamponu jeszcze, nie? No teraz tych dostawców, tych długopisów to jest kurczę tylu, że sobie te gadżety jest mnóstwo. No, chodzi. Zawsze się przesunie, nie? Przy podwójnym uderzeniu, nie? Jest takie. Już też źle nie wygląda.
Później grubość fary w zależności od głębokości wytrawienia płytki. Dokładnie, w zależności od... No, dokładnie. No i od podłoża. Dobra farba i czym dalej się, czym więcej się drukuje, tym ładniej wychodzi. Czyli ona się wyrabia tak, jakby troszeczkę. Tam, tamtą się zaczyna układać, nie? Bo tu w tym momencie w porównaniu z pierwszym to jest, jest różnica, nie? Tak, dokładnie. Czyli powiedzmy, czym więcej sztuł, jak dojdziemy tam, czy będziemy mieć, no to się może tak dziwnie brzmi, ale jeżeli będziemy mieć setną sztukę, to wyjdzie idealnie. No dokładnie. Czyli odpowiedni nóż, odpowiednia farba, do tego chęci i są efekty. Po prostu przykazuję panu nowe te tambony. Nie, to nie ma problemu, to nie, nie o to chodzi. Ja tak muszę tu sobie podjechać, kupić następne, bo tutaj takie troszeczkę inne kształty, ale... Nie, ale przykazuję po prostu te, które są tego. Wskazane przykazuję tutaj panu. No. I państwo wykonujecie również nadruki na kubkach tym tamponiarką, tak? Kubki, zapalniczki, otwieracze, bryloczki, szkło, metal, plastik. Te przymiary, które są zrobione z tego tworzywa, faktycznie fajnie zdają egzamin. Bo to widzę, te drewniane, które ludzie robią, to nie ma sensu. Te śrubki wkręcane, wkręty, coś to nie jest. Jak jest taki nietypowy wzór. No dokładnie. To można odcisnąć nawet ponoć w modelinie albo w szpachtu samochodowym. Przyniosę latareczkę, pokażę. Mm-hmm.
Bardzo fajnie będzie. Dokładnie ten plus, nie? Jeszcze w kilka minut 50 sztuk zrobiono. Bardzo ładnie to wychodzi.